Na początek suchar prowadzącego. Rozmawiają dwie blondynki. Jedna się pyta, gdzie się tak opaliłaś? Na co druga odpowiada, na twarzy. No hej, cześć! Czy można przejść Gothica 2 używając tylko pięści? Żadne bronie, żadna magia, same męskie duże pięści. Przekonamy się w tym odcinku, a jeżeli chcielibyście więcej tego typu materiałów, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. 1500 łapek i wlatuje kolejny odcinek z Gothica, ale tylko pięśćmi. A teraz... przejdźmy do materiału! Rozdział pierwszy. Powiem wam szczerze, nie wiem czego się spodziewać. Podniosę sobie lag... A nie, nie podniosę lagi. Znaczy podniosę, ale nie użyję lagi, no bo... mogę używać tylko pięści. Ale skoro mogę używać pięści, to znaczy, że mogę używać rączek. A skoro mogę używać rączek, to zabieramy to, co znajduje się w tej skrzyni, standardowo, no i w drogę. Z racji, że jestem prosem, to wykorzystamy ten skrót, który polega na tym, że skaczymy w to miejsce i... jak już mówiłem, wykorzystujemy skrót, który polega na tym, że skaczemy w to miejsce i voila, szek, jesteśmy na dole. Przed wyruszeniem w drogę jeszcze tutaj za wieżyczkę pójdziemy, Xardasa, i podniesiemy te zwoje. Nie żebym mógł z nich korzystać, ale jakoś tak wewnętrznie mnie coś boli, gdy pomyślę, że miałbym tego nie podnieść. Oho, pierwszy przeciwnik. Owca. Owco, chodź tu, chodź tu, chodź tu, kurczę, Tyson, dawaj, czekajcie, czekajcie. Kurczę, ale to jest straszne, co on, przez jakiś... ja nic nie robię, ja nie klikam, on tak sam. O nie. To może być trudny przeciwnik. Ale ja mu podołam. Dobrze. Jeb z pięści. Uniki, uniki, dobrze. Chodź tu, chodź tu. Zaraz cię w ryło strzelę. No dawaj, 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 dawaj. Cholepka, cholipka. Ten wilk też nie wie do końca, co się dzieje. Tak się na nie patrzy i... uuu, wszedł krytyk. Dobra, pierwszy przeciwnik pokonany. Owca pomszczona. Tam jest nasz przyjaciel... Kavalorn, czyli brat Herbatorna, ale zanim do niego ruszymy, to najpierw standardowo ja bym odwiedził gobliny w jaskini, bo coś czuję, że chcą dostać po mordzie. Chwila, moment, goblinie, zastanów się nad tym, zastanów się nad tym, nie chcesz tego, goblinie, nie chcesz tego, halo, goblinie, cholera, chodź tu, dawaj, 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 dawaj. No, i to rozumiem, i to mi się podoba. Tak właśnie musiało być. Dobra, przed wejściem do jaskini lepiej zregeneruję HP. Jakoś odruchowo chciałem już wyekwipować sztylet. Ale nie, nie tym razem, nie tym razem. Dobra, pięści, bierzemy pięści i idziemy. Pora pokazać nasze umiejętności kung fu. Ja znam jiu-jitsu, stary, widzisz te bokobrody? One nie wzięły się znikąd. Cholera, ale biega wokół mnie, spokojnie. I got this. Był skopa, dobrze. Teraz jeszcze raz skopa, dobrze. Teraz uniki. Uniki, nie dajmy się, tylko goblin. A, mam go, skręciłem mu kark. Doskonale. Ruszamy w dalszą podróż. Standardowo ja bym sobie zregenerował HP. Może trochę grzybów. No skoro i tak napierdzielamy z pięści, to grzyby idealnie będą pasowały do naszej diety sportowca. Pora na ultimate bossa. Trzy gobliny. Znaczy, szczerze powiedziawszy, wątpię, żebym miał szansę z trzema naraz, ale będziemy próbować. Trzeba troszeczkę tutaj przymikrować. Do tyłu, do tyłu, do tyłu i uderzenie. A nie spodziewałeś się tego, co? Taki prosty lep w twarz. Jeszcze raz. Pięknie, pięknie. Jeszcze raz. Ładnie, ładnie. Zdajemy chore obrażenie. Widać, że praca w górniczej dolinie się opłaciła. Jeszcze raz. Jeszcze jedno uderzenie. Jeszcze po jednym uderzeniu. Ale podejdźcie tu, halo. Dobra, jeden. Teraz jeszcze drugi. Dawaj, dawaj, dawaj. Ależ. Nie zapomniałem o tobie, goblinie. A, dawaj tu, chodź tu. O, jak pięknie się go klepie. Ej, wiecie, to jest nas przyjemne. On tak stoi i daje się klepać z pięści. Niesamowite. Chciałem tylko zaznaczyć, że skoro ja ich biję z pięści, to najprawdopodobniej ci przeciwnicy żyją. Ja ich oszczędzam. Można powiedzieć, że to jest taki pacyfistyczny run. Może i połamie im wszystkie kości i być może niekiedy skręcę kark, ale ich nie zabiję. A propos śmierci. To jest najbardziej niebezpieczny moment, bo te polne bestie rzeczywiście są wyzwaniem i mocno gryzą. Oj, gryzą. Gdzie tu? O, widzieliście? Nie mogłem go namierzyć. O Jezus Maria. Dobrze, to będzie trudniejsze niż myślałem. Runda druga, ty. Moczy mordo cholerna. Polno bestiowa. Tylko nie dać się ugryźć, nie dać się ugryźć. No, jak on mnie gryzie? No. Okej, rozumiem. Rozumiem. Tak naprawdę to zabiłem polną bestię poza nagraniem. Stwierdziłem, że nie będę wam tego pokazywał, bo no sami widzieliście, walka była za prosta. Dlatego ruszamy w dalszą podróż. Odgłosy, które przed chwilą słyszeliście, były niepowiązane z polnymi bestiami. To są odgłosy, które można sobie kupić w formie nagrań w każdym sklepie z odgłosami polnych bestii. Hola, hola, hola! To jest ten moment.
moment, by zapoznać was z dzisiejszym sponsorem. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest... w sumie jestem ja sam, Pulchny Niedźwiedź. Czy oglądasz regularnie kanał Pulchny Niedźwiedź? Czy chciałbyś wesprzeć kanał? Otóż możesz to zrobić, zostając wspierającym. Wspierający mają dostęp do ciekawych opcji. Na przykład wspierający na najwyższym poziomie mogą zasugerować mi temat na odcinek. Mariusz, odkąd został wspierającym, jest o wiele lepszym człowiekiem. Prawda, Mariusz? Niestety odpowiada tylko mi, bo dziwo tylko ja go widzę. Ale przejdźmy już do materiału. No normalnie pięści mi świerzbią. Gdzieś tu słyszałem... O właśnie. Ty nie jesteś zwykłym przeciwnikiem, ty jesteś młodym wilkiem. Chodź tu. Chodź tu. Dostaniesz popysku. Dosłownie popysku. Chodź. Jezus, Maria. Ja mam pomysł. Skopa. Dobrze. Dobrze. Doskonale wręcz. Cudownie. Czy ja słyszałem, jak ktoś wyciągnął broń? Kto to jest takim heretykiem i z bronią biega? A no tak. El Lestero mucho grazie. El Lestero, byś pomógł, a nie patrz na tego wilka, jakbyś się zastanawiał, czy wejść w niego od ty... To naprawdę ty? Cholerny. Czemu mnie przerwałeś? Nie widzisz, co zrobiłeś? Teraz ten wilk mnie nie zje. Lester, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Jedna bestia mniej. Nie, jedna uważaj, wciąż tu stoi. Następnym razem ci przyłożę. Gówno. Czekaj tylko, ty draju. Nigdy więcej ze mną. Okay. Przynajmniej miałem na tyle odwagi, by go spoliczkować za to, co zrobił. A to, że on mi oddał, i to buławą, tylko udowadnia, że jestem na wyższym poziomie intelektualnym. Krwiopijca? Tylko dłońmi. Zaraz mu żądełko wyrwiemy, tylko spokojnie. Trzeba się dobrze ustawić. Cholera, krwiopijca trudno jest zabić nawet sztyletem. A co dopiero swoimi pięśćmi? On tak się kręci, jakby chciał, a nie mógł, dobra? Skopa, skopa! Kopniaki to jest dobra rzecz! Wow, siadło! Dzień dobry, witam olbrzymie młode szczury. Cześć! Dwa! Ładnie, ładnie przeskakuje, co? Macie! Sprosto z kopniaka w pyski! Oh, to jest nowa taktyka! Ona może i zadziała na polne bestie, jak się tak zastanowi... Może i nie. Może i nie. Runda druga, kurczę, ja wam dam! Dobrze, jeden. No dawaj, 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 dawaj. Co mnie tutaj? Co mnie tutaj terroryzuje? Drugi. Dobrze, trzeci. Ach. Leżeć. Normalnie zmiażdżyłem te szczury jak Morawiecki marzenia polskich przedsiębiorców. Chwila? Co tam mówisz, Lester? Co? Technika ognistych pięści? Czy dlatego patrzysz na ten ogień? Chyba rozumiem, co masz na myśli. Widzieliście to? Widzieliście to? Moja pięść wyrzuciła z siebie ognistą kulę. I nie żartuję, to się naprawdę wydarzyło. Polno bestia, czy to prawda? Czy to prawda? Dobra, dobra, spokojnie. I got this, I got this. Dostała jednego kopniaka. Polna bestia dostała jednego hita. Wróciłem! Hejda, hejda. Cholera, nie taki był plan. Dobra, jeszcze kopniak. Ładnie, mam cię. No, czyli da się polną bestię bez użycia zwoju. Znaczy, nigdy nie użyłem zwoju. Chodźmy zabić tych gnojków. To ma być szybka akcja. Standardowo nie wyciągaj broni. Kawalorn, trochę mnie rozczarowujesz, wiesz? Pomóż! Kawalorn! Kawalorn! Błagam! Pomóż! Dziękuję. No! Uderzenie! Pięknie! Jeszcze raz, uderzenie! Uderzenie! Ja ci dam, kurczę! No chodź tu! Chodź tu! Dobrze, wzięliście, to był mój cios. To był mój cios. Kawalorn nie miał z tym nic wspólnego. Czy myślicie, że moje pięści liczą się jako broń jednoręczna? Chyba nie. Potrzebuję twego wsparcia. Daj mi siłę. Przykro. Przy okazji ktoś zajumał ci z twojego ołtarzyka wszystkie rzeczy zostawione na ofiarę. Nie znam człowieka. Rozpęd? Kopniak. Dobrze, jeszcze jeden. Jezus Maria, jak uniknął, jaki kara... Czeka, co tu się dzieje, ty? Halo, chodź tu. Widać, że na miejsce ryżu wychowany azjatyckie sztuki walki wyssał z mlekiem matki. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłaci. Lobart, biorę na krechę. Z całym szacunkiem, ale tylko idiota by nie wziął. Było pilnować, a teraz się prześpię i w dalszą drogę. Już jestem prawdziwym kozakiem. Oj, widać, no. Owce to ja mógłbym gołymi rąk... A w sumie? To jest exp. Sorry, Lobart, ale to jest exp. Dziękuję. Lobart ma wyrąbane, nie dostrzega kątem oka tego, że jakiś chory psychol morduje mu owce. O Jezu, i wpadł znowu w furię, ja nic nie robię, on to robi sam, on po prostu jak widzi owce, to musi machać aż... Ten bydlak szlachtuje nasze owce. Nigdy więcej tego nie rób.
To są nasze owce! Wybaczam ci, Lobart. Wybaczam ci. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że ci się podobał. Jeżeli tak, koniecznie staw łapkę w górę, a także rozważ opcję wspierania mojego kanału. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.